Boję się, no przebałem się, no. Jaki ja byłem scykany tam, nie macie pojęcia. Siemano, cześć, witam, kolejny odcinek Geometry Dasha, kolejny Insane Demon, którego chcę sobie zdobyć na swoje konto World's Hardest Game. Jeśli kojarzycie tą grę jeszcze z dawnych czasów, jeśli jesteście na tyle starzy, żeby ją kojarzyć z dawnych czasów, była ona gdzieś tam, zawsze przewijała się na stronach z grami typu gry, tak? Gry online, Wyspa Gier, etc., etc., kiedyś też CDA. I mam wrażenie i nadzieję szczerą, że to właśnie rekreacją tego będzie ta mapa. Zobaczmy, co tu jest. Tak, Original Flash Game with GD Controls, shoutout to dobra. Zobaczmy, co będzie w środku. Nie wiesz, co cię czeka. Co? Aha, że jestem stateczkiem tu niby. To będzie irytujące. Nie mógłby zrobić sterowania normalnego jak człowiek? Co to jest? Dlaczego to sterowanie jest takie? Takie? To znaczy jakie? Ale się będę irytował. Ten między tymi się zawsze dawało przelatywać. To jest... Wiem, że mogę grać swoim jetpackiem, ale to jest też takie klimatyczne, że jestem tą kostką. O! Jestem! Dobra. Don't even bother trying. Trochę się obawiam, że oni mają rację, ale zobaczymy. To prawda, że lepiej mi poszło. Ale nie wiem, skąd to się wzięło zupełnie. Tak, ja też. Spokojnie. No, chciałem tak ładnie. A bo to jest w ogóle półka po prostu. Hej, tak to działa. No, Pawciu! Czy kto tam? Nie wiem, który z was wybuchł mi na twarzy, ale bardzo mi to przeszkodziło. Kurde. No jest to zgoła inne sterowanie niż World's Hardest Game. No, tam jednak to sterowanie było takie typowo sztywne, nie? Tu wciskasz strzałkę i ta postać leci dokładnie w miejsce, w które ma lecieć. Z prędkością zawsze tą samą, nie? Nie ma tego... Expecto! Momentum! Które tak lubię. No do takich leveli to akurat sterowanie z GD jest okej. Okay. Ajajaj, mogłem się schować w rogu. O, są zapisy tutaj faktycznie, jak w tym. Dobra, okej, okay, fajnie. Fajnie. Tylko z tego, co pamiętam, w World's Hardest Game było tak, że jednak trzeba było... złapać wszystkie monetki na jednym życiu, niezależnie od... zapisów. Expecto Momentum. Tak było. To jest dużo więcej miejsca niż w oryginalnej grze. Było dużo mniej miejsca w oryginalnej grze. A, bo trzeba robić całe te kółka. Jop. Dla tych, którzy kojarzą tę grę, ja zdarzyło mi się oczywiście grać w nią wcześniej, World's Hardest Game, of course. Czy tą grę kiedykolwiek ukończyłem? Nie pamiętam, jak daleko doszedłem, ale na pewno nigdy nie udało mi się jej ukończyć. To przyznam się bez bicia, że World's Hardest Game nigdy nie udało mi się ukończyć. Na pewno byłem gdzieś niedaleko końca tej gry, ale gdzie dokładnie, to nie jestem w stanie wam powiedzieć. Jak przestanę kojarzyć levele, to się o tym dowiecie na pewno. Oj, pamiętam, że ten level mnie denerwował zawsze przez tą zdesynchronizowaną kulkę jedną. Strasznie irytujące, że ona istnieje. Siu. Ta jest dużo łatwiej przez to, że
statek jest dużo szybszy przy wzlatywaniu. Ajajaj, ale się dałem porobić. Dobra, mam chwilę. No i git. Udało się. Zaraz quituję. Czemu zaraz quitujesz? Pawciu, czy ty nie jesteś przede mną? Quit, nara. O Jezus. To będzie trudny level. Ale World's Hardest Game to jest w ogóle idealna gra do tego, żeby ją zrekreować w GD. Naprawdę. Moim zdaniem idealna. A to dlatego właśnie, że ma bardzo podobny zamysł co levele platformowe w GD. Wszystkie poruszanie się. Aha, dobra. Pamiętam też swój trik na to, jak robić tę konkretną przeszkodę. Mam taki trik myślowy, który pomaga mi sobie z tym poradzić. Jak widać, całkiem się sprawdza na razie. Dobra, udało się. Mój trik myślowy nie polega na niczym szczególnym. Po prostu wiem mniej więcej, jakie mam opóźnienie myślenia, analizy tego, co się dzieje na ekranie w stosunku do reakcji moich palców. Więc muszę w odpowiednie miejsce patrzeć, żeby wiedzieć, kiedy się ruszyć. To nie jest żaden szczególny trik myślowy, który mi pomaga jakoś lepiej analizować. Spokojnie. O matko, pamiętam ten level. Na pewno go ukończyłem, ale to już jest właśnie level tak wręcz rytmiczny, rzekłoby się. Chciałoby się rzec. Bardzo denerwujący właśnie przez... Ajajaj. Mechanika poruszania się z World's Hardest Game to było po prostu wciskasz strzałkę i poruszasz się w daną stronę z daną prędkością, kropka, nie? Tam nie było jakichś dodatkowych zmiennych, jak właśnie obliczenia związane z przyspieszeniem, więc myślę, że nie byłoby jakiegoś wielkiego problemu przerobić to na poruszanie się z World's Hardest Game. Ajajaj! Jeśli tak, to tamten level nie był do końca tą grą, w sensie World's Hardest Game, tylko był o nią oparty. A poza tym, tamten level miał inny mankament. Tam mi się po prostu nie chciało uczyć poruszania, bo poruszanie było zepsute. Bo żeby polecieć w górę, to musiałem wcisnąć P2 strzałkę w lewo chyba, czy coś takiego. Nie byłem w stanie się do tego przyzwyczaić absolutnie. Nice. Just give up. Ja give up? Ja nigdy nie give up. No czasem give up, ale rzadko give up. O matko. O nie, to jest z mechaniką z GD. Kurde, master stateczka. Wiem, że nie, ale poszło nieźle. Real tricky. Kurde. Okej. Run! Run! Oh, fuck. Jeszcze raz. Run! Run! Ajajaj. A, jest tu gdzie się zmieścić. No to fajnie. Ja trochę za bardzo spanikowałem w takim razie. Okej. Siema, Kumax. No jest level 15. To nie będzie fajny level.
To nie będzie fajny level, już wiem, że nie będzie. Zdesynchronizowane kulki, świetnie. Tak o tym marzyłem właśnie. Nieźle sobie poradziłem na początku, no trudno. Git. Dobra. Ja boję się, no przebałem się, no. Jaki ja byłem scykany tam, nie macie pojęcia. No scykałem się, strasznie. Dobra, zgit. Give up. Wyobraź sobie, że ja to na telefonie robię. Wilgax. Nie Wilgax. Celtix. Przepraszam, bo to zazwyczaj Wilgax pisał, że na telefonie coś robi, a jeszcze jesteś w jego kolorze dzisiaj. Ja nie będę chwalił nikogo, kto sobie niepotrzebnie utrudnia. Moim zdaniem to jest twój wybór, że lubisz się męczyć. Nawet jeśli nie masz komputera, to mógłbyś po prostu nie grać. Ja bym wybrał nie grać. Ale to będzie wredne. A no to też jest spoko opcja w sumie. Żeby po prostu mieć pada do tego. Dobra, chwila, gdzie mam iść? A tu! No nie dobrze. O! Nice! Dobra. You'll never do it. Nie, no co to? Nie pamiętam ten poziom. No byłem tu, jeszcze byłem. No. Byłem jeszcze w tym poziomie. Kiedyś w nim byłem, no. Ale to będzie ciężki poziom, jest długi strasznie. Znaczy, nie jest długi, jak się nauczę już robić to idealnie. Nie będzie proste, żeby się nauczyć robić to idealnie. No, za mało w lewo. O, dobra. Nice. Dobra. Co jest najgorsze, że ten level zaczyna po czasie. Te kulki niebieskie zaczynają mi ciążyć na oczach. Ja mam lekki astygmatyzm. I przez to rozmycie, które ja widzę. Oczy mi się męczą. Jak one się tak szybko ruszają. Dobra, wolę od dołu to podejść niż od góry. No. Not easy, is it? Siema Meziu! Wierzę w ciebie. Ja tego bym nie zrobił na telefonie, tym bardziej przez te coiny będzie długi. World's hardest gentler. It gets harder now. O, właśnie tak. Na pewno tu jeszcze byłem. Zmianę koloru pamiętam bardzo dobrze. I że faktycznie robi się trudniej. Kurde. Oj. Te one są zdesynchronizowane też. Nie jest dobre.
To ta synchronizacja bardzo psuje tutaj wszystko, tak na dobrą sprawę. O! Dobra. Zauważyłem moment. A, ale zawadziłem. Dobra. Tak, tak. Spoko. O! Nie chciałem tam wejść. Mógłbym próbować zamiast robić to... już takim... farcikiem? To spróbować zrobić to dobrze, nie? Dobra. Dobra. Teraz tak, najłatwiej byłoby przejść tędy chyba, albo nie. Nie, 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 muszę zejść tędy dołem. To będzie ciężkie. Jak to będzie spadało w dół? Nie, nie teraz. Teraz chyba, no. Dobra. Teraz. Git! Udało się! Jest git! Jest git! Oglądałem historię kiedyś The World's Hardest Game. Jeszcze jedna trzecia ci została. Coina nie złapałem. Jest kilka wersji The World's Hardest Game. Był też ten Extreme Demon, którego właśnie ostatnio porzuciłem. On się nazywał Level 5 chyba. No i właśnie ta wersja Extreme Demonowa była tą, którą... muszę spaść czasem. O nie! Dobra, co ile? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Dobra, raz, dwa, trzy. Fuck. Nie, nie w tym miejscu powinien to robić. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Dwa, trzy, cztery, pięć. Ajajaj, sześć. Dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Dobra, udało się. Wytłumaczysz mi, co to jest? O, Meziu, widzę, że znalazłeś szota. Ups, god damn it. Dobra, idę jak burza. Nice. Kiedy to wraca? Aha, robi pełne kółko. Dobra. Ajaj. Kurde. Nie, nie, niech zawróci. Będę wiedział, kiedy się zatrzyma. Ota, dobra. Odbije się. I teraz się odbije tu. Ajajaj! Dobra. I to się tu odbija, tak? No. Więc się zawsze będzie tu odbijało. Jak będę wychodził za tym, się będzie odbijało tu. Ja muszę po prostu rytm złapać, żeby to robić dobrze. Okej. Okay. Cieczka, dobra. O! Ajajaj, został. Dobra. O, dobra, o, leć! Nice! This isn't hard if you know the trick. Co? Co? To zrobiłem. To nie był trudny poziom w ogóle.
Za pierwszym, ja nic nie pamiętam. Ja cię nie widziałem na moim poziomie, słuchaj. Nie widziałem cię. Pamiętam, no. Tak szybko? No to chyba gościa już nie ma, coś tak czuję. Kurde. Muszę się z tym... Muszę zgrać z tym wahadłem. Muszę się zgrać z tym wahadłem. No! O Jezu! Ja nie lubię tego robić w GD. Tego trzymania się na wysokości, a to się jeszcze rusza. Masakra jakaś, umrę. Umrę! Czy już umieram? Dużo. Dużo umieram. No nie mogę, no! Nie mogę! Umrę, no nie potrafię tego robić. Nigdy nie potrafiłem tego robić. A to jest idealny moment, żeby się nauczyć. Kto by powiedział? Jeden mistrz. Shaolin! Nice! Siódmy, nie wiem, tak, dzięki. Dwie śmierci. Akurat na tym poziomie musiałeś mi to napisać? God damn it. A nie, ten level też pamiętam. Byłem na nim. Na pewno na nim byłem. Serio? Jak stąd wyjść? Da się, tylko trzeba to zrobić sprawnie. Ajajaj. Bardzo dokładne to jest i to będzie mój największy... To będzie moja największa bolączka. No. Dobra. Nie! Fuck. Dobra. Hej, no, fuck. Zacznij od tych na dole. Chciałbym zacząć od tych na dole w sumie, ale w sumie no teraz te boczne już w miarę umiem robić, to może te na dole będą większym problemem. Dobra. Nice! Ale patrz, miałeś rację. Powinienem iść środkiem, żeby mi było łatwiej niby. To może lepiej, nie? W sumie. To jest coin, a gdzie mam wyjść? Aha, tamtędy! Świetnie! Marzę. Właśnie o tym marzyłem, żeby teraz jeszcze musieć to przejść jeszcze raz. Co ja zrobiłem? A, od razu tutaj? No to fajnie w sumie. Fajnie w sumie. Tak się nawet ucieszyłem. O nie! Nie tu miałem wejść, tylko na górę. Ale słabo. Bo jak teraz się zabije, to się zabije. Dobra. O matko, co się dzieje? Kto to wymyśli? Kto wymyślił?
A nie w tę stronę. Nie w tę stronę, Cordy. To był błąd z twojej strony. Nie z tej strony. Tak. W tę stronę muszę iść. Ajajaj, jedno za daleko. No i gi. To jest stojak? Jest stojak. Nice. What the fuck? Co wy gadacie? Co wy gadacie? Co ja mam tutaj? Co jest? Aha, dobra, tu jest do białego. Dobra, okej. Okay. Mogę się wywalić parę razy, nie boli mnie to. Potem do góry muszę podlecieć. Dobra, do białego i do góry. Potem na górę chwilę odpocznę. A, nie odpocznę. Nie da się odpocząć. A nie, tu się da odpocząć, dobra. No to jest ciężkie, nie? Bardzo ciężkie, szczególnie, że właśnie muszę utrzymywać się na odpowiedniej wysokości, żeby tu nie ginąć. Dobra. Aha, teraz w tym pionie muszę. Dobra, w tym pionie muszę opaść na dół. Tak, w tym pionie muszę opaść na dół. W tym. Narysowałbym to sobie na ekranie, gdybym mógł. Oznaczyłbym sobie taką strzałkę, se tu powiesił. Czekaj, ty, a może powieszę sobie taką strzałkę? Dobra, poczekajcie. Super trik. Mam obcinacz do paznokci tu. Nie wiem, czemu tu jest, ale zaznaczę sobie, w którym miejscu jest bezpiecznie. Tu. Pierwsze jeszcze pamiętam, ale drugiego już nie zapomnę. Dziękuję. Dziękuję ci, obcinaczu do paznokci. To była ważna. To był ważny level. Ajaj. Kurde. Bęk za pierwszym. Chyba nie, może nie za pierwszym, ale było... What the fuck? Wow. Dzięki za wow, cokolwiek to znaczy. O Jezu, dobra. One się ruszają specyficznie. Kurde, a gdzie one się spotykają? Zawsze w tym samym miejscu? Nie. Dobra, czyli trzeba to robić po prostu na czuja. One się teraz zbiją w jednym miejscu, to jest niebezpieczne strasznie. Wow! Co ja? Co ja zrobiłem? Oh fuck! Ale to było niezłe, dobra. Próbuję najpierw zebrać ten środkowy w ogóle. Nie, środkowy muszę zebrać, spadając z góry na dół. Będzie mi tak łatwiej, psychicznie. Ajajaj. To musi być bardzo specyficzny w ogóle też moment. Właśnie. Kurde no! Mam wszystko tak ładnie policzone, tylko nie jestem w stanie tego wyegzekwować. Kurde.
co zrobił? Pięćdziesiąt minut? Aż tyle przy tym siedziałem? God damn it. 20 godzina się zrobiła, ja cię sunę. Dzięki za dzidzika. World's Hardest Game. Level kolejny Insane Demon ukończony, w tej chwili już prawdopodobnie 9 albo nawet 10 na moim koncie. Bardzo się cieszę, super rekreacja w ogóle tej gry i fajnie z jednej strony, że ta mechanika geometrii dasha, tutaj stateczka została zachowana. Dlaczego? No bo dzięki temu ten level miał swój klimat, nie czułem się tak jakbym grał jeszcze raz w World's Hardest Game, które oczywiście zdarzyło mi się za bajgla ogrywać, tylko jednak było w tym coś świeżego przy zachowaniu starej otoczki. Bardzo fajna mapa, git. Naprawdę git. I jeden z łatwiejszych Insane Demonów, jakie grałem, jeśli nie najłatwiejszy. Tak mi się wydaje.